Mamy 16 pacjentów z rozpoznaniem koronawirusa. Hospitalizowanych mamy 17 osób, objętych kwarantanną ponad 1700 osób, objętych nadzorem epidemiologicznym 461 osób. Wzrasta nam w ostatnich dniach ilość pobieranych testów do wykonania. Chciałbym zwrócić uwagę, że laboratorium naszej wojewódzkiej stacji epidemiologicznej pracuje w trybie 24-godzinnym. Te próby są w takich cyklach 6-godzinnych przeważnie badane. No, takie są uwarunkowania, powiedzmy, technologiczne tego całego procesu. Musimy pamiętać, że powszechnie obowiązujące przepisy wymagają od nas dużej ostrożności, jeżeli chodzi o kwestie przemieszczania, kwestie tworzenia różnego rodzaju skupisk ludzkich. To jest ten element, nazwijmy, tej prewencji. To się odbija również na gospodarce. Skutki na pewno już są odczuwalne. To wszystko będzie zależało i od sytuacji światowej, bo Polska też nie jest samotną wyspą w tym zakresie, i również, ale i w naszej sytuacji, od długości tych naszych zmagań i głębokości uderzenia covidowskiego w zakresie życia społecznego. Miejmy nadzieję, że ta fala zagrożeń zostanie w najbliższych dniach przyhamowana, a nie spotęgowana, że ten okres tego nadzwyczajnego funkcjonowania społecznego i gospodarczego, publicznego nie będzie tak długi. Liczymy na to, że te przygotowania, ta mobilizacja, ta dyscyplina społeczna pozwoli nam, aby te skutki, które już teraz widzimy, chociażby poprzez te puste ulice, będą w Polsce zminimalizowane maksymalnie. Chciałbym podziękować oczywiście mieszkańcom naszego województwa za tą autodyscyplinę w zakresie przestrzegania tych różnego rodzaju ograniczeń, które wynikają z tej nadzwyczajnej sytuacji. Z drugiej strony też musimy mieć świadomość, no, że społeczeństwo również Podlasia jest społeczeństwem mobilnym. Wiele mieliśmy w ostatnim okresie powrotów z zagranicy. Wiele jeszcze być może takich sytuacji będzie. I musimy zachowywać na maksymalną ostrożność. Liczymy na to, że sytuacja tych naszych możliwości w zakresie sił i środków, które są nam dostępne, jeżeli chodzi o opiekę zdrowotną, nie będzie nas przerastała.